Dzisiaj dzień się mi zaczął dziwnie, bo nie wiedziałem, która godzina. Myślałem, że przyspałem za dużo. Wyszedłem przed 3 w nocy. O 3 w nocy już byłem na rynku. Punktualnie 3, minus 8, tam jest termometr. No i tak, w którą stronę? No, postałem do 4, prawie 30, bo mówię, pierwsze tramwaje powinny już jeździć. No ale w dzień poprzedni. Patrzę na rozkład, tramwaje nie jeżdżą. Kupiłem tą kaszę dla gołębi i groch dla gołębi. Ze świadkami akurat rozmawiałem, przyszedł mój ten kolega bez nogi. No pusty jak bęben, mówi, że ten, że ma tam na koncie, czyli czeka na otwarcie banku, że będziemy pili. No nie za bardzo ja chcę, bo ja z rana no nie lubię pić. No. Dwóch tramwajarzy mi nie otwarło drzwi. Nie włączyli tego impulsu, czyli tak po złości, że mogę se przyciskać, że mi się nie otworzą. Dopiero gdzieś tam po 40 minutach następny, trzeci z kolei, dopiero mogłem wejść. Nie? No ale to tak, takie złośliwości tych tramwajarzy. Nie? Większość to są mężczyźni, bo te kobiety, co tam tego, raczej nie są takie złośliwe, te tramwajarki, że nie zdenerwowałem się za bardzo, bo... To jest takie o, pies ogrodnika, gruszek nie jada, z głodu zdechnie, do sadu nie wejdziesz, bo tak. No co, no, ma płacone tylko za jazdę. Tutaj, no, zachowuje się, no, nie wiem, nijak ochroniarz, nijak to, no, ja nie wiem, jak to powiedzieć, w każdym razie, taka złośliwość, no, nie wiem, wrodzona czy jakaś, no. Co on z tego ma, no? Satysfakcję, że komuś tam szpilę wbił. Częstuj się, okay. Słuchaj, mamy tutaj zaproszenie od restauracji. Mm. Mówią na ciebie Mikołaj, tak? Tak, bo nawet z wyglądu jestem podobny do jakiegoś Mikołaja z jakiegoś filmu. I w galerii dominikańskiej taki dzieciak mówi: mama, patrz, tu Mikołaj siedzi. No ja udałem, że nie słyszę oczywiście. Dziecko się oddaliło i pytam się tej pani, no był jakiś taki film w telewizji, że tak po prostu od razu mnie skojarzyła z Mikołajem? On mi był, rzeczywiście podobny był do pana, nie? Także ja mówię, bardziej jestem na Krasnala podobny, Wrocław, miasto Krasnali, jestem za niski na Mikołaja, nie? Ile to już lat? No, 19 rok teraz w styczniu, nie? Się zacznie, nie? Także to jest... A masz na imię? No, na imię mam Janusz, także... Co było głównym powodem, że się znalazłeś na ulicy? No to w zasadzie parę rzeczy, bo tak, redukcja w pracy w 95 roku, później szukanie za pracą. Oczywiście wcześniej podjąłem działalność gospodarczą, zarejestrowałem ją. Same problemy z tym były, bo mi około 50 kolegów zrobili do spraw wykroczeń za handel w miejscu niedozwolonym, czyli na chodniku. No i w końcu mnie za to zamkli na 11 dni za 550 zł kary, nie? Także no, tą działalność nigdy nie rozpocząłem i nigdy jej po prostu nie wyrejestrowałem ze względu na to, że pozbawiłem się rocznego zasiłku dla bezrobotnych, bo kiedyś był roczny, teraz jest półroczny, nie? Także no, miałem 20, prawie 5 lat pracy, 24 z ułamkiem, no i po prostu nie dostałem zasiłku dla bezrobotnych, który mi się należał, bo zarejestrowałem działalność. No,
której nie rozpocząłem. I to też jest taki, no, dziwna sytuacja, bo tak ani zaczęte, ani nieskończone. W każdym bądź razie. Później zacząłem jeździć po Polsce za pracą. Na wsi pracowałem, na polu, przy sadzeniu tych ogórków. Ale jesteś ogólnie z Wrocławia? Tak, z Wrocławia. Nie, urodziłem się w Trzebnicy, ale to miałem chyba 3 albo 6 miesięcy, jak już rodzice tu przyjechali do Wrocławia, bo był jakiś konflikt rodzinny. W każdym bądź razie jestem wrocławianinem od 60 ponad lat. No. Także prawie od zawsze. Eutanazja już jest, bo leków, które muszę do końca życia zażywać, bo mogę mieć skrzepa, mogę mieć zawał, mogę mieć wylew, mogę mieć udar mózgu. No, chyba z 5 tych mogę mieć i nie mam leków. Te dwie szkoły to można sobie w buty wsadzić, bo tak uprawnień sepowskich nie mam. Zawodu nie mogę wykonywać, bo jestem schorowany. Do 5 kg mogę dźwigać. Do pracy iść, no, za ile? Za 900 zł opóźniają wypłaty. O 2 tygodnie, o miesiąc nie płacą w ogóle. Ani z tym walczyć, bo już sąd pracy to olewa. No i co? Ani praca, ani mieszkanie, ani nic. Dostanę emeryturę głodową, bo tam 9 miesięcy mi brakuje do 25 lat. Że normalnie jakbym uciekł na zachód i listonosz by przyniósł na przykład do Hiszpanii moją emeryturę, bym powiedział, że to jest moja emerytura. To wykorkowałby ze śmiechu. No. Co to? 30 euro? Emerytura to jest. Ani z tego żyć, ani tego. Dalej będę w tej sytuacji, co jestem, po śmietnikach żreć, po śmietnikach zbierać. No. I koniec. No tak, taka sytuacja. Mam silne zwapnienia tutaj wokół serca. Jeżeli no, przejdę 100 metrów za szybkim tempem, no duszę się od razu, oddech mi zatyka. No śpiączkę cukrzycową mam. Pamiętasz ten pierwszy zawał swój, jak to było? Znaczy się, tu było dziwne, bo coś był, szpital nie dopatrzył, zaniedbał, bo miałem 3 zawały w ciągu 3 dni. 2 zawały miałem w niedzielę. Na tą samą zmianę lekarzy trafiłem, co mnie przywieźli, nie? Nawet mówią, znowu pan, bo lekarz i ta asystentka, nie? Ja mówię, no co ja zrobię? To coś było jeszcze przed zmianą dyżuru, także jeszcze trafiłem na tych samych z drugim zawałem. I 2 dni później w środę dostałem 3 zawał, nie? Także ja nie wiem. A to było przy jakiejś pracy, czy w dzień? Co było? No, oczywiście wtedy mi się ujawniło, że mam dziurę w przełyku, dostałem krwotok. Nie wiem, czy mi jakieś dali lek nasenny, ale no, byłem w pewnej śpiączce. No, jak się obudziłem, no to po prostu ten... No, nie pamiętam, ale ponad dobę spałem. Podobno ksiądz tam jakieś modły no, odprawił przy moim łóżku. Oczywiście tego nie, tego, bo spałem. Co najgorsze jest w bezdomności? Ha, co? Czy zima, czy... To zależy, bo ja na przykład przed zawałami to się z zimy śmiałem. Bez szapki, bez szalika, bez rękawic. No, czasami bez kalesu, no tam jakieś... Czy tam jakieś znalazłem, no, piżamy, czy kankanki, czy coś tam. To czasami włożyłem, czasami nie. I nie marzłem się, śmiałem zimy. No, ale po tych zawałach mam tutaj silne zwapnienia w okolicy serca. I lewa ręka i noga mi marznie, bo mam już gorsze krążenie. I niestety teraz marznę, nie? A przedtem to w ogóle rękawiczki to nie używałem, nie? Oczywiście przy zbieraniu surowców, te mokre puszki metalowe, gnieść zbierać, to też mi ręce nie marzły, nie? Jak znajdujesz teraz nowe miejsca, w których możesz przezimować? Bo ja mówię, że zawsze trzeba mieć tak wariant B, nie? Także miałem 2 miejsca. No teraz mi się, można powiedzieć, jedno wali i drugie jest nieaktualne. Także no, nie mam takiej alternatywy, żeby gdzieś pójść, bo jeszcze mam jakieś tam
w Parku Szczytnickim pochowane rzeczy. Nie mam gdzie tego przenieść. Część mnie wyrzuciła ta ekipa sprzątająca. A teraz mieszkasz gdzie? W sensie, co to jest za pomieszczenie? Stryk? Nie, piwnica. Na korytarzu piwnicznym. Na betonie, na kartonie. Także byłem stamtąd już wyprowadzany dwukrotnie. W strachu wchodzę tam, gdzie śpię. W strachu wychodzę. Dopiero jak wyjdę i się wszystko uda, nikt mnie nie widział. Dopiero jak gdyby spuszczam powietrze, tylko tak stanę tu w bramie, od razu mnie spisują. Mówię, gdzie tu iść? No oczywiście znowu na tramwaj. Znowu pojeździć po Wrocławiu, żeby się ogrzać, nie? Bo w lecie to po prostu tramwaj do parku i tam sobie czytam. Krzyżówki rozwiązuję, trochę się zrzemnę. No a w zimie, no to niestety to odpada i tylko tramwaje. To jak wygląda twój dzień w zimie? No właśnie, i to tak, w tramwajach od razu widzę te twarze, jeden znajomy, drugie nie, od razu widzę bezdomny. Dzisiaj mnie też taki spotkał bezdomny, że też w tramwajach. Jeden już do godziny 8 rano 3 kursy zrobił, drugi, no nie wiem ile, bo się go nie pytałem, ale do tramwaju weszłem, nie poznałem go, bo był złożony jak scyzoryk, twarz miał między kolanami, no ale palił w tramwaju cały ten. Tramwaj zadymił, to uciekł na drugą stronę. Dopiero jak zajechałem na pętlę, to wrzeszczy za mną, Mikołaj. Dopiero poznałem, kto to jest, no ale on gdzieś tam w okolicach Krzyków rządzi. Też tylko tramwaje. Także wyszedł z tramwaju już po pętli i ten, był na przystanku, no papierosa pół spalił, pół wyrzucił i wsiadł od razu w tramwaj, bo mówił, że mu zimno, no. Także tyle go widziałem. Także no, większość to jest no, tacy desperaci, nie? Że oni ani przyszłości nie widzą, ani nie myślą. Spodnie tutaj mam na sobie, to już od lipca w nich chodzę, już się całe rozdzierają. Tu wszystko przepocone, bielizna i ten. Także ja swojego zapachu już prawie nie czuję, czy smrodu, ale kąpałem się no, parę miesięcy temu. No. Gdybym ja pracował do dzisiaj, po pierwsze, że miałem tak, najwyższą stawkę w budżetówce, wyższej nie było. 20% premii, 15% wysługi lat. Nadgodziny setki, no oczywiście pracowało się tam tego, setki same liczone. Ja nie narzekałem na pieniądze. A teraz, jeżeli mam pracować za 3, od dwóch z czym się zaczyna, czyli 3 złote brutto do powiedzmy, 8 to już jest tego przy sprzątaniu, no to pracuje się po 250 godzin. Nie ma świąt, nie ma urlopów, nie ma chorobowego. Pracują w święta, w sylwestry. Nie ma, 365 dni się pracuje w roku za około 1600 zł. Nawet nie, 1500-1600, bo tam jest no, ilość godzin troszkę. No to ja nie wiem, czy taka praca to jest niewolnictwo. A jak ludzie cię spotykają właśnie, jakie reakcje są najczęściej? Ale gdzie tam, gdzie nocuję? Czy na przykład na ulicy i tam, gdzie nocuję? Na ulicy to jest różnie, bo jedni po prostu udawają, że nie widzą. Drudzy czasami się zainteresują, trzeci niby chcą pomóż w zasadzie tak logistycznie, ale niektórzy proponują właśnie te placówki typu schronisko, Brat Albert czy coś takiego. Z wykształcenia jesteś? No ja jestem jak gdyby podwójne wykształcenie średnie, bo mam zasadniczą szkołę elektryczną jako elektromonter i technikum jako elektromechanik. No jakbym w czasach tych komunistycznych jeszcze się do, można powiedzieć, partii zapisał, no to pracowałem na Politechnice Wrocławskiej, to bym tam jeszcze studia skończył, no ale znam parę osób, które studia skończyły i też są bezdomnymi, także czasy się trochę pozmieniały. Także te układy, niektóre wszystkie nie istnieją, drugie się tam dobrze podwiesili, jak gdyby, jak to mówił Nikodem Dyzma. No i po prostu do łopaty nie poszli, nie? Także... No,
sytuacja jest taka, że no nie wiem, bo ja różne rzeczy przemyślałem, różne już sprawdziłem. W każdym bądź razie, no nie wiem, co robić. Kolega mnie namawia na stałe opuszczenie kraju. No ale masz takie możliwości wyjazdu? Jest taka możliwość, bo on po prostu wkurzył się na mnie, bo ja tak zwlekałem na wiosnę, a jesienią, dlaczego w zimie chcesz jechać i tak dalej. Się wkurzył i sam pojechał. Także rok czasu był w Sztokholmie. Także mówi, chodź, pokażę ci wszędzie co, gdzie jest, o której i tak dalej. Dalej mnie namawia, no ale ja nie wiem, jak się tak, jak kot przywiązałem do tych murów wrocławskich. Tak już ten szczurek wrocławski, tak nie mogę podjąć decyzji, nie wiem, czy to starość, czy jakaś demencja, czy coś to, że nie mogę tej decyzji podjąć, że jadę i koniec. W każdym bądź razie jest tam dużo Polaków, takich desperatów, którzy po prostu no nie mają do czego wracać. Jedni piją, drudzy tylko tak o, bo tam jest podobno kiepsko z noclegami. A języki znasz jakieś? Nie, niestety kolega zna angielski, niemiecki, a ja po prostu tylko płucho paruski, a już ja zabył, bo tyle lat tego języka, wiadomo, w Polsce się nie lubiało, nie używałem i już prawie zapominam także. Ja miałem dziwne te czasy, bo takie były czasy ubogie lat 60. Matka mi zawsze ufała, bo zawsze zakupy robiłem, to tamte wszystko najtańsze i tak dalej, że po takiej bułeczce, drożdżówce, szczególnie lubiłem jagodzianki, to se marzyłem. Zawsze tylko chleb z masłem. No jakieś tam obiadki były skromne oczywiście. Rodzice byli obydwoje no, na rentach inwalidzkich. Musiał jedno zawieszać rentę, żeby no, jakieś lepsze pieniądze mieć na jedzenie. Ojciec był palaczem centralnego ogrzewania, matka była spawaczem elektrycznym. Pracowała jako spawacz. Spawała no, ciężkie rzeczy bez pomocnika. Zderzaki, felgi, resory i tak dalej. Musiała to wszystko sama tam na stół, żeby no, ciężko pracowała przy spawaniu. Nie myślałeś o tym, żeby założyć rodzinę? Kiedyś. Kiedyś no niestety miałem parę tych okazji założyć rodzinę. Nigdy o tym nie pomyślałem. Nawet no, ktoś mi proponował wyjazd do RPA, do Szwecji no, w latach 70. Się oczywiście tam do tej pory sporo dorobili, nie? W każdym bądź razie ja jakoś tak rodziny takiej stałej nie założyłem. Tam były trzy kombinaty. No i oczywiście ten. Nic z tego nie wyszło. Ale nie chciałeś, czy nie wychodziło? Nie chciałem, bo na przykład miałem taką propozycję. Byłem na takim weselu mojego znajomego syna. I tam po prostu jest cała miejscowość, gdzie jest produkcja drobiowa i którejś tam koleżance panny młodej wpadłem w oko, żebym tam przyjechał, porozmawiał, no tak. I po prostu ja to, tak to mówią, holałem i nawet się nie pojawiłem, bo sama rozmowa, czy tam, czy tego nic by nie zaszkodziła, ale nie byłem zainteresowany i teraz moje życie może by całkiem inaczej wyglądało, bo już nie chodzi o to, żebym się tam gdzieś w coś wrzenił. Ale jeżeli po prostu ktoś się tam dobierze tego, to może by były inne ten koleje losu, czyli tego życia, nie? Także dłuższy czas właśnie nie myślałem o małżeństwie, no ale a później się zaczęło wszystko walić. Popierw tam śmierć matki, później tą z tą pracą, później tego i cała seria takich tych. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, najbardziej istotne? No właśnie. Teraz jak już tak, zdrowie straciłem, dwa ogródki straciłem, mieszkanie straciłem, także teraz to tylko mi został Bóg i nic więcej. Wierzysz w Boga? Tak. Także. A jak myślisz, jaką misję masz tutaj? Co ci Bóg? No właśnie, bo tak rozważałem na tym, że czy Bóg ma dla mnie jakieś misję, że po prostu nie mogę się tak jak gdyby odbić tutaj z tej okolicy, że mam jakieś no, jakąś misję do spełnienia. A no właśnie, ja jestem tak skromny i w takiej biedzie tego, że w zasadzie no, na co dzień to tylko tak, zdrowia, coś do zjedzenia i żyję tak
jak zwierzę, no, jak roślina, no. Aby do wieczoru, aby później się przespać. Życie między palcami mi przelatuje. Nawet już straciłem chęci na lepsze życie, no bo tak, w mojej sytuacji już to wszystko sprawdziłem. Nawet nie wiem, czy są takie możliwości. W jaki sposób można byłoby ci pomóc? Co byś mógł otrzymać, żeby... A no właśnie, bo tak, tu mnie na rynku spotkał pewien pan, oczywiście jest bardzo chyba znany w polityce, bo wychodził z pieskiem na spacer i stałem w bramie, zimnie, w przeciągu. No i się zgadaliśmy, że jestem bezdomny. No i on oczywiście mówi, no jak panu mogę pomóc, nie? Ja mówię, wie pan co, w mojej sytuacji no jest ciężko, no ja nie wiem, no jak, no. Przecież mieszkania mi pan nie załatwi, pracy mi pan chyba nie załatwi, to ja nie wiem, jaka mogłaby być pomoc. No bo tak, jeżeli bym był pijący, no to daj 5 dych, no to wszystkie sprawy załatwione, nie? No ale ja czegoś takiego nie potrafię. No i mówię, wie pan co, mam taki problem. Chciałem się o Skandynawii dowiedzieć, tam na jakąś stronę wejść w komputerze, bo się na tym nie znam, nie? Oczywiście umówił mnie z jakimś panem radnym, tu z ratusza młodym, pomieszczenie no wielkości, ojej, większe niż to, z 30 metrów kwadratowych, jedno biurko w rogu, nie ma nic w środku, nawet czajnika, także herbatę przynosił od sekretariatu z sąsiedztwa. No i oczywiście byłem tam chyba 7 razy, 2 razy oczywiście, raz sekretariat przekazał, że tego pana dzisiaj nie będzie, bo on jest gdzieś w terenie. Nie wiadomo, czy prawda, no ale drugim razem nic nie przekazał, tylko zawsze na środę się umawialiśmy, herbaty popiłem, no i spotyka mnie ten pan. No mogę tu wymienić nawet jego imię i nazwisko. Imię to już nawet nie pamiętam, na A chyba jakoś. I się pytam, mówi, no to co, panu pomógł ten mój kolega? Ja mówię, no nic, herbaty się opiłem. I on myślał, że to tak na stronę wejść, 20 minut, Google szuka i jest, nie? I nie mógł na tą stronę wejść, nie? Bo ona jest jakoś tak zakodowana, trzeba tam znać. Zresztą ona, to jest ta strona chyba drukowana w tym czasopiśmie. W Empiku ją można trafić, jak to się nazywało? Praca za granicą chyba, o. W każdym razie nic mi nie pomógł ten pan. No i na tym się skończyła ta pomoc, no ale tak na rozstanie dał mi 50 zł. Większość tych toalet poniemieckich została zlikwidowana. Ja wiem tylko o jednej toalecie, gdzie można siusiu zrobić od godziny 8 rano do godziny 20. I oczywiście teraz przejeżdżam tam tramwajem i jest krata zamknięta, no o 14, o 16. Czyli jest nieczynna, szczególnie teraz w te dni wolne, co teraz były. Czyli bezdomny to tylko po krzakach. No niestety... Do galerii, to tak, z galerii wyganiają. No, wygonili mnie już, można powiedzieć, 3 razy pod rząd, nie? Zbieram różne te chusteczki higieniczne, serwetki i tak dalej, z tego większego papieru. Także niestety, no. Wszyscy bezdomni, bo się tak pytam, wszystko, no, robi gdzieś jak zwierzęta, no. Obserwują z dachu, ale nie przylatują. Bo czasami ktoś karmi, ja tu ostatnio też karmę przyniosłem, patrzę, oglądają się na mnie tutaj z tego budynku i nie podlatują. Ja patrzę tu na rogu, pełno pszenicy, zboża nasypane, karma dla ptaków. To mówię, a dlatego się obraziły. Gołębie tam na winku są teraz 4, 5. Jeden tutaj na tym, jak to się nazywa, markiza, na markizie siedzi, ale też nie podlatuje. A to rano od razu się tylko odwrócę, patrzę, już tutaj stado czeka.
większość rzeczy mam sprawdzonych i przemyślanych. No i tylko mi zostaje wyjechać za granicę, nawet do zamiatania, no nie wiem, Berlina, Zurichu i tak dalej. Tam jest życie drogie, ale przynajmniej zarobki są zabezpieczone. Te życie muszę przeżyć jak jest, a później ma być lepiej, no. W zasadzie samo dobro. I od Boga, no, co bym od Boga chciał, no. Nawet nie wiem, co bym prosił czy żądał, bo ja codziennie się tam pomodlę i proszę tylko o zdrowie i o jakiś tam bezstresowy dzień. I w zasadzie od Boga nie wiem, co bym żądał, no bo Bóg w zasadzie, skoro wszystko wie, wstecz, teraz i przyszłości, to on wie, co ja potrzebuję. I nie wiem, na ile tu jest ingerencja Boga, bo ja po trzech zawałach mógłbym już nie żyć. Boga do tego nie chcę zatrudniać, bo przeważnie próbuję rozmawiać z Jezusem, bo Jezus jest jego prawą ręką, synem. Jest na zasadzie Boga, także, no nie wiem. Dzieciństwo miałem marne, no, uboga rodzina, kiepskie dochody, no to wszystko na opłaty, chociaż opłaty wtedy nie były za wysokie za komuny. To byli ludzie starzy, starej mentalności, no żyli w starym systemie. Dobrze, że tego nie widzą, bo ja mówię, no nigdy bym nie przypuszczał, że mi się tak życie spieprzy i dobrze, że nie widzą tego. To samo, no, siostra, bo by miała satysfakcję, że a to tego, takiś byłeś zdolny, taki mądry, a teraz co? I wolę, żeby nie wiedziała, co chodzi. No. To jest przykre, że przyznać się, że no tak wylądowałem, jak wylądowałem. A no właśnie, no marzyło mi się nawet mieć taki ładny domek, bo tu we Wrocławiu jest mało takich, ale na Śląsku tam normalnie mieszkają na ogródkach, mają normalne domki. Tu też jest na paru ogródkach normalnie i prąd, i anteny satelitarne mają, i tam nawet podjazd dla samochodu i tak dalej.